Czy posiada pani kota i jakiej rasy? Posiadam 5 kotów, dlatego że jestem domem tymczasowym. 3 są u mnie na stałe. Jest to pan Chlebek, Joko i Kiki. Wszystkie to są albo znajdki, albo ze schroniska. Kiki jest ze schroniska, jest najstarszym kotem. Jest biały i długowłosy, ale przy okazji głuchy i ma problemy padaczkowe. Oprócz tego jest u mnie też Krzysztof. Krzysztof jest u mnie na domu tymczasowym z fundacji Anioły też mruczą, także jest do adopcji, polecam jak najbardziej, można szukać na stronie. I przy okazji teraz jeszcze jedno małe kocie do mnie przyszło, jeszcze bez imienia. A jaki charakter mają te koty? Jakiś się wyróżnia wyjątkowo? Oj, przeróżne. Krzysztof z samej buzi wygląda na takiego bardzo wrednego, ale w środku to jest taki mały cukiereczek słodki. Joko jest bardzo żywiołowym kotem, bardzo otwartym, bardzo takim, który chce się miziać. Chlebek raczej do najmądrzejszych nie należy. A Kiki już ze względu na swój wiek, to większość czasu spędza na przytulaniu, spaniu, jedzeniu. Mam jednego kota znajdkę. Nazywa się Frodo. I zasadniczo rasy nie znamy i nie poznamy, bo rodziców nigdy nie widzieliśmy na oczy. To chyba takie nawiązanie do Władcy Pierścieni, tak? Tak, dlatego że kotek jak był malutki, to miał taki wzrok pełen depresji po prostu. Ale uroczy, od razu się kojarzył z Frodem z Władcy Pierścieni. Kropka w kropkę. Posiadam kota, oczywiście. Mój kot nazywa się Tosia. I jedyne co robi, to śpi i je i śpi. A jaka to rasa? Dachowiec, zwykły dachowiec. Tak, posiadam kota. Jest to domowy, zwykły kot, dachowiec, bez rasy. Wabi się Stitch i ma teraz pół roku niecałe. Jaki jest na co dzień w domu? Jest to kot domowy, więc nie wychodzi w ogóle z domu i jest sam, więc różnie z nim bywa. Czasem ma za dużo energii, za dużo rzeczy psuje, rozwala i... No, różnie z nim bywa, naprawdę. Nie jest raczej takim spokojnym kotkiem.